Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To umiem. To jest najważniejsze zdanie, jakie miałem wam do powiedzenia. I w nim ogromnie wiele treści się mieści. I diagnoza wszystkich połamanych karier życiowych, ale też odpowiedź na pytanie, jak powstawać z upadków. Przez Niego, z Nim, z Jego łaskami sakramentalnymi. To 40 lat pracy z małżeństwami pokazuje jasno, że tylko te małżeństwa, które odchodzą od Chrystusa, od Jego zasad i od łask sakramentalnych, to się gubią. A nawet jak się najgorzej pogubią, to jest ogromnie optymistyczne w chrześcijaństwie i to praktyka potwierdza, jeżeli powrócą do Chrystusa, zaczną od spowiedzi, wrócą do modlitwy, do sakramentów, to wstają. W sytuacji po ludzku nieprawdopodobnych powstają, podnoszą się i nieraz dochodzą wyżej niż te, które nigdy tak solidnie nie upadły. Prawda? Ale to rzeczy. Mamy mówić o wolności. Okazuje się, jestem przekonany tym najgłębiej, że wolność jest w ogóle zasadniczym zagadnieniem naszego życia. I to zarówno wolność w wymiarze osobistym, jak wolność w wymiarze relacyjnym. Oczywiście moglibyśmy pójść dalej, ale o tym nie będziemy mówili, wolność w wymiarze społecznym, politycznym czy jeszcze wyżej, ale te dwa poziomy, wolność osobista i wolność w związku, przy czym od razu muszę zaznaczyć rzecz taką, nie wiem ile czasu na powiedzenie na ten temat mi zostanie, ale jeżeli nie ma wolności osobistej, to związek musi być tym naznaczony. Krótko mówiąc, jak ktoś się nie nadaje do miłości, to nie może stworzyć relacji miłości, choćby bardzo chciał. A to jest dosyć powszechne zjawisko, że ludzie kompletnie nie dojrzali do miłości, marzą o pięknej miłości, no i szukają w kolejnych partnerach, znajdą coś, co jest nierealne dla nich. Co z tą wolnością w ogóle? Zacznijmy od wolności. Przepraszam, to może będzie się wydawało na początek, może będzie nawet nie tylko się wydawało, ale będzie trochę nudne na początek, ale dzisiaj mówiąc na jakikolwiek poważny temat, trzeba pewne rzeczy podefiniować. Słowa podefiniować, dlatego że słowom dziś się nadaje dodatkowe te treści, podteksty i my mówimy niby o tym samym, a każdy myśli o czym innym. Pod pojęciem wolność można bardzo wiele zmieścić i zresztą robi się to na najróżniejsze sposoby. Wolność prawdziwa w wymiarze tym osobistym. Co to jest? A no to jest taka sytuacja, to jest pewna dyspozycja wewnętrzna, że ja potrafię, rozpoznawszy, co jest dobre, pójść za tym, co dobre i wiedząc, co jest złe, mimo że bywa bardzo kuszące, nawet przyjemne, nie idę za tym, co jest złe. I taka wolność nie jest nam dana. To jest w pewnym sensie zadanie życiowe dla każdego z nas, obyśmy marzyli wszyscy o tym, żeby osiągnąć taką ekstremalną wolność wewnętrzną. Dlaczego mówię obyśmy marzyli? Dlatego, że marzenia są motorem aktywności człowieczej. Jeżeli o czymś marzymy, to nie ma przeszkód, nie ma trudów, nie ma... nic nam nie przeszkodzi. Jeżeli prawdziwie o czymś marzymy, i teraz tragedią dzisiejszego człowieka, młodego, ale nie tylko, jest to, że ludzie marzą o rzeczach, czynach, sprawach, które ich unieszczęśliwią. Wszyscy chcą być szczęśliwi, myślę, że nikt się nie zgłosi, że nie chce, a wielu, którzy chcą być szczęśliwi, marzą o czymś, co ich zniszczy. To jest oczywiście robota złego ducha, bo jak mawia Wanda Płutaska, którą mieliśmy szczęście dzisiaj spotkać, człowiek zawsze jest poddany duchowi. Albo świadomie odda się świętemu, albo zupełnie nieświadomie, bez podpisywania cyrografów, ulega duchowi tego świata, ulega duchowi złemu. Rzesze ludzi współpracuje ze złym duchem, tworząc świat i otoczenie wokół siebie, w ogóle o tym nie wiedząc. Jeszcze mówią, są wierzący, są praktykujący, a działają na rzecz zniszczenia człowieka, na rzecz złego ducha. A więc tak, wolności nie rodzimy się wolni. Od tego zacznijmy. Rodzimy się, to się mądrze mówi, zdezintegrowani, rozbici wewnętrznie. Niewierzący nie wiedzą, my wiemy. Jest to skutek grzechu pierworodnego. Natura człowieka jest pierwotnie zdezintegrowana. I teraz pierwsza rzecz, którą warto sobie uzmysłowić, a mianowicie, jaka jest postawa moja według tego faktu, że moja natura jest pierwotnie rozbita. Zauważmy, że postawa, słowo postawa już jest zarezerwowane dla określenia człowieka. Pies nie może zająć postawy wobec, nie wiem, miski zupy. Może stanąć przed miską zupy, może stanąć obok miski zupy, może wleźć do miski zupy, ale nie może stanąć wobec problemu
miski zupy, tak? Problem mowy, zamiast postawy. I teraz pewne postawy życiowe są absolutnie decydujące o naszym życiu i naszym szczęściu. I teraz postawa wobec tego faktu, że rodzimy się rozbici, zdezintegrowani, nieposkładani, świat nam podpowiada taką: jesteś liściem na wodzie, jesteś bytem ku śmierci, jesteś atomem w naczyniu z próżnią i nie masz wpływu na swój los. Dramat! To po co w ogóle się wysilać? Skoro jest zapisane w gwiazdach, to lepiej pójść do wróżki i mi powie. Chcecie, się nie śmieje. W Polsce katolickiej funkcjonuje ponad 100 tysięcy zarejestrowanych wróżek i wróżów, którzy nie są bezrobotni. Ci ludzie uwierzyli w tą fałszywą wizję człowieczeństwa, że jesteśmy bytem ku śmierci, zapisany w gwiazdach i ja nic nie mogę z tym zrobić. Oczywiście jak ktoś uwierzył w to, że nic nie może z tym, ze swoim życiem zrobić, to tak popłynie z nurtem tych wszystkich ścieków, które świat proponuje. Natomiast chrześcijaństwo niesie w sobie niesamowity optymizm, że mimo pierwotnych zranień, natura jest zraniona, ale nie zniszczona bezpowrotnie. Natura jest zraniona, ale wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do pełnej integracji, którą określa się słowem świętość. Nie byłoby powszechnego wezwania do świętości, gdyby świętość nie była możliwa dla każdego. Jest ogromny optymizm. Mamy przypowieść o synu marnotrawnym. Dno den, nie dość, że pas świnie, zwierzęta nieczyste, to chciał jeść, co jadły świnie, nawet nie mógł jeść tego, co jadły świnie. Już autor nie mógł pokazać niżej jego upadku. Powraca, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie, pełnia łask, powrót. Jawno grzesznica. No, dzisiaj byśmy innych słów może nawet użyli. No, prostytutka, tak? To i tak delikatne. I wstań, nie grzesz więcej. I komu się pokazuje Chrystus pierwszy po zmartwychwstaniu? Przynajmniej z Pisma Świętego tak wynika, że jej. Niektórzy w tradycji chrześcijańskiej mówią, że na pewno się matce pokazał. A może tak, a może nie. Jeżeli matka jest współodkupicielką poprzez swoje cierpienie, to może dopełnieniem tego cierpienia było to, że się pokazał jawno grzesznicy, a nie jej po zmartwychwstaniu. Nie wiem. Też jest to logiczna wersja, prawda? Nie jestem teologiem, więc nie chcę dalej tych wątków snuć, ale w każdym razie jawnie mam napisane, że jej jawno grzesznicy pokazuje się po zmartwychwstaniu, czyli mówi, że nie ma granic powstania z najmniejszego, najgorszego nawet upadku. To jest niesamowite w chrześcijaństwie. Czyli wszyscy, każdy z nas, bez względu na to, co się w jego życiu stało, co się stało bez jego winy i wiedzy, co się stało z jego winą, nawet bardzo świadomą. W każdym miejscu życia możesz powstać do świętości. Nie ma takich okoliczności, w których nie można. I mówienie przez człowieka, już taki jestem, to jest najbardziej dramatyczne zdanie, jakie człowiek może wypowiedzieć. To się zmieni. A ja miałem do szkoły pod górkę, to już tak muszę być. Nie. Mógłbym opowiadać przypadki, gdzie chłopak z domu dziecka nie znał ojca, matka nawet nie wiedziała, kto jest ojcem. Kompletnie w świat socjalistycznych wartości, zero wartości. Trafia na katechezę w szkole średniej, bo się zaczął uczyć. Nawet nie wie, co to jest katecheza. I trafia na mądrego księdza, który mu stawia pytania. On zaczyna odpowiadać. I z prowokatora, który chciał sobie kpić z wiary, z Boga i z tego wszystkiego, bo tak był wychowany. Staje się gorliwym, wierzącym, idzie na studia teologicznie, idzie na studium o rodzinie, zakłada rodzinę, jest szczęśliwym ojcem. I z dumą mówi, że jestem szczęśliwym ojcem, jedynym żywicielem rodziny. Żona jest z dziećmi, trójką dzieci w domu, bo pracuje w domu, nie bawi się w domu dziewczyny. Ciężko pracuje w domu z dziećmi, za co mąż ją szanuje i docenia jej pracę, ważniejszą od jego pracy, która przynosi pieniądze. Z punktu widzenia szczęścia na pewno ważniejszą, choć ta jest konieczna dla życia. Nawet ojca nie znał. Matkę widział dwa razy, zaszedł nas pijaną, prawda? Nie ma takiego dna, tak powiedziałem, zawinionego lub niezawinionego, który człowiek nie może dorosnąć do pełni wolności wewnętrznej, do świętości. Jest, mamy powszechne wezwanie do świętości. Jaką drogą idziemy do tej wolności wewnętrznej? Słowo, które wykasowano nam ze słownika. Samowychowanie. Nie znajdziecie dzisiaj tego słowa w programach wychowawczych. Przepraszam, również w katechetycznych. Słowo jest takie niezręczne, niedzisiejsze, takie niemodne, a w zamian za to nam się wciska, rób ta, co chce ta. Nie wiem, czy wszyscy dajcie sobie sprawę, że naczelne hasło nowożytnego satanizmu brzmi: rób co chcesz, rób na co masz ochotę, to z angielskiego like, przetłumaczone, tak? To jest naczelne hasło satanizmu, jeżeli byś robił to, na co masz ochotę, a ochoty masz złe, no bo jest natura skażona grzechem pierworodnym, to zniszczysz siebie i na pewno nie dojdziesz do wolności. Pójdziesz w przeciwną stronę. Zniewoli cię twoje ciało, twoje zmysły, twoje pobudzenia podkorowe.
i to miał moc wzywania, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni wymagali, papież Jan Paweł II. Ale dlaczego on mógł to mówić, a ktoś inny nie może? Bo on od siebie wymagał jeszcze więcej. To jest naczelna zasada wychowania. Niczego nie wyegzekwujecie kiedyś od swoich dzieci, czego sami nie będziecie świadkami. Zapomnijcie o tym. Żaden nauczyciel nie nauczy, nie przekaże żadnej postawy godziwej uczniowi, jeżeli sam tego nie jest tego świadkiem. I to nawet powinien być wyrazistym świadkiem, żeby wyraźnie było widać, że on z tymi wartościami się utożsamia. Nie potajemnie, cicho, kryto powie na ucho, wiesz, ja też tak myślę, ale w pracy muszę inaczej, bo mnie wyrzucą. Nie, nie, nie. Tak więc trud pracy samochowawczej, jak ta praca powinna wyglądać? Młodzi ludzie często mają takie zrywy w życiu. Coś tam usłyszał, coś przeżył, coś go dotknęło. Od dzisiaj będę innym człowiekiem. Nie, kochani, nic z tego nie wyjdzie. Pojutrze będziesz sfrustrowana, sfrustrowany, załamany, że nic ci nie wychodzi. Bo nie tak się zmienia człowiek, że ja decyzją woli stanę się innym człowiekiem. Decyzją woli będę głęboko wierzący, decyzją woli będę się unosił w powietrzu na modlitwie i tak dalej. Nie, nie mam takiej mocy. Natomiast mogę decyzją woli podjąć tą decyzję i wyegzekwować od siebie jakiś czyn. Jeżeli cokolwiek planujecie w zmianie, jakąkolwiek zmianę w swoim życiu, zaplanujcie mądry czyn, który wprowadzicie w życie. Jeżeli go uczciwie i wytrwale wprowadzicie, to ten czyn wasze osoby przemieni. Jeżeli cokolwiek chce zmienić w jakiejkolwiek relacji swojej, czy to będzie z Bogiem, czy to będzie z drugim człowiekiem, tam, nie, z sympatią, z rodzicami, z kimkolwiek, z bratem, siostrą. Jeżeli chcesz zmienić relację, wymyśl czyn i wprowadź go w życie. Jeżeli to będzie mądry czyn, ten czyn ciebie zmieni. To jest myśl bardzo, jest bardzo trudnego dzieła Karola Wojtyły, Osoba i czyn, ale myśl główna jest bardzo prosta. Czyny przechodzą na sprawcę. Stajesz się taki, jakie są twoje czyny ostatecznie. Chcesz to zmienić? Podejmij. Jesteś leniuchem? Nastaw budzik pół godziny wcześniej. Jeżeli wstaniesz, to wygrałeś i jesteś bliżej panowania nad sobą, bliżej swojej wolności. Jeżeli nie wstałeś, no to jesteś dalej. Utwierdziłeś się w swoim lenistwie, prawda? Nie ma żadnego czynu, który nie pozostaje bez wpływu na osobę. Dzisiejszy wasz stan wynika w ogromnej mierze, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, z dotychczasowych czynów. I dlatego ci, którzy pełnią czyny altruistyczne, czyny nieopłacalne, czyny miłości, są beneficjentami największymi tego czynu. A przez społeczność są pojmowani jako jelenie, naiwniacy, dający się wykorzystywać. A to oni siebie przygotowują do prawdziwej, wielkiej, dającej szczęście miłości. Czy można siłą woli i takim samozaparciem, wyznaczaniem sobie czynów i egzekwowaniem od siebie, czy można dojść do pełnej wolności wewnętrznej? Nie można. Dlaczego? Bo natura nasza jest zraniona i zraniona natura nie może dojść o własnych siłach do doskonałości. Pamięta ktoś jeszcze z katechizmu? Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Panu Bogu się spodobało, żebyśmy się wysilali, ale ostatecznie mamy poprosić Go o wsparcie i dostaniemy to wsparcie. To nasze działanie to jest taki trochę biały szum. Resztę nam doda, tylko chodzi mu pewnie o to, żebyśmy w pokorze powiedzieli: Panie Boże, sam nie dam rady, pomóż. I tej dzisiejszy człowiek dumny, który staje na miejscu Boga, nie chce tego gestu wykonać. To rzecz jest bardzo trudna, którą w tej chwili powiem. To mówię ludziom dorosłym i połowa nie rozumie. Ale jak powiedział kiedyś przecudowny, wspaniały, miałem okazję go poznać osobiście, ojciec Badeni, dominikanin, hrabia Badeni, umierał, miałem 98 bodaj lat. Mówi, trzeba ludziom mówić rzeczy trudne, bo inaczej nigdy się nie rozwiną. Trzeba stawiać sobie zadania trudne, bo inaczej nigdy się nie rozwiniemy. Ktoś może spytać, no dobrze, to ile ja mogę w tą swoją wolność osobistą zainwestować przez moje czyny, przez moje samowychowanie, trud pracy nad sobą, a ile dostanę za darmo od szefa jako łaska? Nie wiem. Nie dam, jestem inżynier, nie potrafię tego wyliczyć. Ale znam kawał, który to nieźle ilustruje. Bardzo lubię go opowiadać. Od jakiegoś czasu go opowiadam dość często. Kiedy ktoś go słyszał, to przepraszam, usłyszy jeszcze raz. Pewna starsza pani, przeżywszy swoje życie uczciwie, poszła na drugą stronę. Zobaczyła drzwi raju, pewnym krokiem wali prosto do raju. A święty Piotr mówi, chwileczkę. Tutaj punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No jak, co dobrego w życiu zrobiłaś? No jak, co dobrego? Całe życie, wierna żona, uczciwa matka. Po nocach nie spałam, prałam, prasowałam, gotowałam.
No ładnie, 10 punktów. Co dalej? Ona lekko przerażona. Co dalej? Co jeszcze? Wiem. Syn jest księdzem. Takim uczciwym. Nie oszczędza się, nie szuka wygody w życiu. Z młodzieżą tam łazi po górach, śpiewa, tańczy. Traci swój czas i pieniądze dla nich. Nie wszyscy mają pieniądze, to przepraszam. On to czas traci, prawda? No ładnie. 5 punktów dodatkowych. Co jeszcze? Ona coraz bardziej przerażona. Szuka w pamięci. Mówi, wiem. Pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie chodziłam, nosiłam jej jedzenie, pomagałam sprzątać, ubierać się, umyć. No ślicznie. Jeszcze 2 punkty. I święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No, 10 000. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Tak. Spodobało się Panu Bogu, żeśmy się wysilili i żeśmy pokornie prosili o wsparcie. I ci, którzy tą mądrością się kierują, dochodzą do osobistej wolności. Co jest szczytem wolności? Oczywiście taka sytuacja, że ja wybieram dobro niezależnie od konsekwencji, nawet za cenę życia. Odrzucam zło niezależnie od konsekwencji, nawet za cenę życia. To jest szczyt wolności, która jeżeli będzie oparta o Bożą hierarchię wartości, to jest istotne, o co my, jak my rozpoznajemy dobro i zło, po to mamy przykazania. Mamy przepis na szczęście w życiu bardzo prosty, tak? Od producenta, który napisał 10-punktową instrukcję obsługi. 3 punkty dotyczą relacji z producentem, 7 następnych do relacji międzyludzkich. Koniec. Nie ma tam żadnej fałszywki. Możemy nie rozumieć instrukcji, wystarczy, że ją stosujemy. A już zbliżamy się do własnego szczęścia. Więc rozumu do tej wolności wewnętrznej pełnej potrzebna jest rozum do rozpoznania, co jest dobre, co jest złe. I tutaj jesteśmy jako katolicy w bardzo dobrej sytuacji, bo nam podyktowano, co jest dobre, co jest złe. Ten, który nas stworzył, który zna nas lepiej niż my sami, powiedział nam otwartym tekstem, co jest złe, co jest dobre. Tylko nie kombinujmy przy tym. Jeżeli powiedział nie zabijaj, to nie zabijaj. Jeżeli powiedział nie cudzołóż, to nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. Bo nie leży to w twojej naturze. Jeżeli będziesz to robił, będziesz niszczył siebie. Taki jest sens przykazań. Określają naturę człowieczą. Jeżeli łamiesz przykazania, to niszczy siebie. Czym jest grzech? Niszczeniem siebie. Grzech jest niszczeniem siebie, bo odchodzę od własnej natury. I to jest najgorszy biznes, jaki można zrobić. A że grzech bywa atrakcyjny, to jest osobna sprawa. Kochani, a więc powinno być powszechnym marzeniem zmierzanie do wolności wewnętrznej, czyli do świętości. Takiej opartej o Boże przykazania wolności. Zawsze robię dobro, zawsze odrzucam zło. I nie jest. Dlatego, że świat nas infekuje fałszywymi, łajdackimi, grzesznymi wizjami szczęścia. Kto jest wśród zdania, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi? No powiedzmy sobie szczerze, że szacunek dla przeciwnika. Genialnie skonstruowane hasło. Grzeczne gdzieś tam kiedyś do jakiegoś nieba, nie wiadomo kiedy, młody człowiek w ogóle o tym nie myśli, a już tu teraz natychmiast raj. No to wiadomo, co wybrać, tak? Tylko gdybyśmy choć odrobinkę się wmyśleli w to hasełko, zapytali się sami siebie albo tych wchodzących na tą ścieżkę, jaki raj ma 12-13-letnia dziewczynka, która rusza w długą alkohol, narkotyki, seks. Jaki ona ma raj na ziemi? Ona ma ruinę własnego życia w wieku 13-15 latek. Nie tylko własnego. Życia rodzeństwa, życia rodziców, życia wszystkich znajomych i przyjaciół przyzwoitych, prawda? Żaden raj na ziemi. Ale hasło brzmi ładnie. A w związku z tym, że bardzo żyjemy bezmyślnie, wobec tego nam się wciska bezmyślne hasła. Nam się mówi, kto jest dobry, kto jest zły, kogo trzeba wybierać, kogo nie trzeba wybierać, kto jest oszołomem, jak na tego głosuje, to jest oszołom. Niezależnie od tego, co reprezentuje jeden i drugi. To jest zupełnie niezależne. Przestaliśmy myśleć, to jest osobny temat, bardzo ważny. Jako nauczyciel, 40 lat uczyłem na uczelni, ponad 40, muszę powiedzieć z ogromnym smutkiem, że szkoła nie uczy myślenia. Ani podstawowa, ani wyższa. Uczy zapamiętywania. A to nie jest pożyteczne w życiu. Owszem, pewne rzeczy zapamiętane, może warto, że tam na czerwonym świetle trzeba przechodzić, a nie przy zielonym. Nie, czy odwrotnie, no to jakoś to trzeba zapamiętać, tak?
ale większość wiedzy, której się uczy, wiedzy, w cudzysłowie wiedzy, uczymy w szkołach, jest kompletnie bezużyteczna. No, troszeczkę roztrenuje mózg. Natomiast wiedzy o człowieku, o relacjach międzyludzkich, o... nie ma, w ogóle nie ma, nie ma tego. Wiedza pożyteczna i myślenie i kojarzenie faktów jest skutecznie wyrugowana ze szkolnictwa. Ale to jest, mówię, osobny temat. My musimy przekroczać siebie, by zacząć myśleć, by chcieć myśleć. Ja staram się mówić tak, żeby troszeczkę zmuszać do myślenia. Prawda? No dobra, tylko zachodzi pytanie, czy ta wolność, którą w ostateczności nazwiemy świętością, jest celem samym w sobie życia? Otóż nie. Może to brzmi trochę dziwnie, albo może i prowokacyjnie dla niektórych, że tak rozumiana święta, jako wolność wyboru dobra, czy zła, nie jest celem życia. Bo to nie to jest podstawowym źródłem szczęścia. Wszyscy zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być szczęśliwymi. Człowiek jedyna istota stworzona dla niego samego. Człowiek jest jedyną istotą stworzoną dla niego samego. Po to, żeby był szczęśliwy. Szczęśliwy tu i po drugiej stronie. No nie ma czasu, żeby tych myśli rozwijać, ale nie ma najmniejszej sprzeczności między szczęściem na ziemi i szczęściem po drugiej stronie. Porozmawiajcie z rodzicami, niech wam opowiedzą, jak umierał Jan Paweł II, jak wszyscy dorośli bez żadnej wątpliwości wiedzieli, że on prosto z butami poszedł do nieba. On był prawdziwie szczęśliwy, czyli święty tu i w związku z tym poszedł natychmiast tam, co lud Rzymu wypisał na transparentach santo subito, natychmiast święty, i Kościół to bardzo szybko potwierdził. Natomiast łajdackie wizje szczęścia, które nam świat podpowiada, oczywiście są sprzeczne ze szczęściem po drugiej stronie. Żeby móc to rozróżnić, to troszkę się boję, bo patrzę na zegarek, ale pozwólcie, że tak największym słusznie, mam nadzieję, że to będzie jeszcze czytelne, a już nie rozwlekłe. My mylimy pojęcia przyjemność, zadowolenie, satysfakcja, szczęście. W ciele przeżywamy przykrość, przyjemność, bodziec, reakcja. Te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Przyjemnościami nikt się w życiu nie nasyci, może się jedynie znudzić. Jest prawo znużenia, które mówi, te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Ci, którzy na przykład szukają szczęścia, dość powszechna postawa, poprzez przygodne kontakty seksualne z wieloma partnerami, wchodzą na ścieżkę, że bodźce będą dawały słabszą reakcję, będzie musiał mnożyć bodźce, aż w końcu nie nastarczy bodźców, jego ciało przestanie reagować. To się nazywa impotencją. Tak. Wszyscy, którzy weszli na ścieżkę zabaw seksualnych, weszli na ścieżkę ku własnej impotencji. To jest tylko na ile lat to się rozłoży. Prawda? I jeżeli tą przyjemność, a przyjemność przeżywają, ja tego nie neguję. Jeżeli to nazwą szczęście, no to mają co mają. Myślą, że są szczęśliwi, a tak naprawdę za cenę drobnych przyjemności, coraz bardziej słabnących, przegrali swoje szczęście. W ciele nie można znaleźć szczęścia. Wielki błąd bardzo wielu ludzi, nierozumnych. Wobec tego, ja nie powiedziałem, że przyjemności są złe. Macie zażywać przyjemności, ale zgodne z człowieczą naturą, czyli inaczej mówiąc, te, które się Panu Bogu podobają. Jak najwięcej zażywajcie przyjemności, bo teraz będzie utwierdzać w waszej naturze. Natomiast wystrzegajcie się przyjemności, które są z naturą sprzeczną. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. Nawet gdyby to było bardzo przyjemne. Wchodzimy piętro wyżej. To mamy wymiar psychiczny, gdzie człowiek może planować, może tęsknić, może marzyć. Zwierzę nie może. Ja ten wymiar podkreślam dlatego, że dzisiaj się próbuje zrównać człowieka ze zwierzęciem, albo raczej zwierzęcie z człowiekiem. Dzisiaj w Polsce mamy prawnie chroniony skrzek żaby zielonej, a nie ma pełnej ochrony prawnej człowieka w fazie prenatalnej, przed urodzeniem. A skrzek żaby zielonej jest bezwzględnie chroniony. Już widziałem plakaty w mieście pies też człowiek, albo napisy humanitarne traktowane zwierzątka. Ja kocham zwierzątka, ale nie wolno zwierzęcia traktować jak człowieka. I znajomy ksiądz w Berlinie, gdzieś tam, no, ta młodzież była taka, jaka była, wreszcie zaczął normalną parę, idzie chłopak, dziewczyna, widać, że chłopak i dziewczyna pchają wózek, mówi, wreszcie coś normalnego, mija ich, zerka do wózka, tam kotek. No można. A ile małżeństw zamieniło dzieci na kotki, pieski i papuszki. Prawda? I oni po prostu nie rozumieją, w czym leży ich szczęście i dlatego gubią to szczęście. A więc w ciele przyjemność. W wymiarze psychicznym wyżej można przeżyć coś znacznie wyższego, jakościowo wyższego niż przyjemność. To jest zadowolenie, bo spełniło się moje oczekiwanie.
To jest radość, bo udało mi się coś, co planowałem. To jest satysfakcja, bo miałem ambitny plan i się udał. Ale to nie jest jeszcze szczęście. To jest poziom wyższy od przyjemności, ale to nie jest szczęście. I to, że zadowolenie, czy radość, czy satysfakcja są ważniejsze od przyjemności, chociażby banalna ilustracja, pożar, dziecko w płomieniach, ktoś skakuje, wyciąga dziecko, ratuje mu życie, jest cały poparzony, nie jest mu przyjemnie, ale jest zadowolony, bo zrobił to, co powinien zrobić człowiek. A można wejść jeszcze wyżej, będąc, nie mając przyjemności, nie będąc zadowolonym, bo nie spełniał się mój plan, można być szczęśliwym dzięki wymiarowi duchowemu, bo szczęście jest zadowolone dla wymiaru duchowego. I nie można szczęścia zdobyć ani w ciele, ani w spełnianiu swoich planów. I teraz, jeżeli chodzi o to spełnianie planów, to jeszcze jedna rzecz ogromnie poważna. To jest decyzja, którą każdy z nas powinien świadomie podjąć w swoim życiu. Ci, którzy nie podjęli do późnej starości, to na starość powinni podjąć, ale wy podejmujcie ją teraz. Decyzja, czy ja uznaję, że jestem stworzeniem i ktoś ma dla mnie plan, który muszę odkryć, czy ja jestem stwórcą, kreatorem, który ma wykreować swoje życie. Biada tym drugim, bo będą mieli plany, których spełnianie będzie dawało zadowolenie, będą mieli satysfakcję, będą mieli nawet radość, nie będą mieli pojęcia o szczęściu, jeżeli ich plany będą sprzeczne z planem szefa, którego nie odkryli. To jest bardzo powszechne. Przebóstwienie człowieka. Znowu osobny, bardzo trudny temat. Ale obyście nigdy nie zapomnieli, że jesteście stworzeniami i że dla was szef ma plan, który macie odkryć. Dziewczyny, prawdopodobnie no większość z was wyjdzie za mąż. Macie świadomość, że ci wasi mężowie chodzą po ziemi? To pytam, czy modlicie się codziennie wytrwale w intencji, by się nie łajdaczyli dzisiaj, bo świat ich do tego ciągnie? Czy modlicie się w intencji tych mężów, którzy już żyją? Od tego może zależeć, czy on będzie lepszy, czy gorszy. Jaki będzie ojciec twoich dzieci. No. Jeżeli wierzymy, że Pan Bóg ma dla nas plan, ten plan się dzieje. To mamy ten plan odkrywać, rozpoznawać i wtedy mamy dość pewną, bezpieczną drogę do szczęścia. Jeżeli zaczniemy sami kreować swoje, w cudzysłowie, szczęście, to skończymy tylko na poziomie psychicznego zadowolenia, satysfakcji, radości nawet, ale o szczęściu nie mam pojęcia. I jest, tak jak powiedziałem, szczęście jest zadowolone dla wymiaru duchowego i ono rozgrywa się w zasadzie tylko w jednym wydarzeniu, w jednej dziedzinie, a mianowicie w relacji istoty obdarzonej wymiarem duchowym do drugiej istoty obdarzonej wymiarem duchowym. Jedyne źródło szczęścia. Jeżeli mistrz świata stoi na najwyższym podium i mówi, jestem szczęśliwy, to on nie wie, co mówi. On jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, bo mu się udał bardzo, bardzo, bardzo trudny plan. Jednemu na świecie mu się udać, właśnie jemu się udało, jest mistrzem świata. Ale to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. A więc jakie mamy źródła szczęścia? Moja relacja z Bogiem i moja relacja z człowiekiem. Szczęście jest zarezerwowane dla relacji, a najwyższa relacja to jest relacja miłości. Jaka to jest relacja? W której ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Bezinteresowny dar z siebie samego. Jedyne źródło szczęścia człowieka. Bezinteresowny dar z siebie samego. No i to jest problem, bo ludzie wcale do tego nie dążą. Chcą zawładnąć drugą osobą na swój użytek i myślą, że są szczęśliwi. Nigdy nie będą szczęśliwi, a jakoś tam się w życiu urządzą. Co z tą, może choćby słówkiem, warto skomentować tą, to źródło szczęścia, jaką jest relacja z miłości z Bogiem. Przy okazji powiem, że jest to jedyna relacja, w której jedna strona nigdy nie nawala. Inwestycja w relacje z Bogiem jest absolutnie bezpieczna, bo tamta strona nigdy nie nawali. Inwestycja w relacje międzyludzkie jest zawsze z ryzykiem, bo każdy może nawalić i każdy nawala. W małżeństwie zawsze obie strony, oby coraz mniej, jakoś tam nawalają, jakoś tam upadają, jakoś tam nie spełniają. Nawet własnym oczekiwaniom, już nie mówiąc o tych oczekiwaniach drugiego. A relacja z Bogiem jest jedyną, w której ta druga strona nigdy nie nawali. I ile zainwestujesz w to, to w powielonej wymiarze dostaniesz to z powrotem. Nie ma bezpieczniejszej inwestycji jak miłość Boga. Jak ja mogę zainwestować w relację z Bogiem?
No będę się unosił w powietrzu na modlitwie. Taką decyzję podejmę dzisiaj. Tak, no, nie dam rady. Mogę znowu zdecydować co do czynów. Mogę dać swój czas. I bardzo was namawiam, wszystkich, kapłanów też, żeby jakiś procent swojego życia dodatkowo, nie z obowiązku, dał Panu Bogu. Jaki? Nie mówię jaki. Ja czasem mówię 1%. 1% to jest 14 minut 24 sekundy dziennie. Wielka Teresa, święta Teresa Wielka mówiła: 5 minut dziennie kontemplacji, a będziesz świętym. 5 minut, 1/3%. Jeżeli mówisz, że jesteś wierzący, podejmij decyzję, ile dasz Pan Bogu. Nie masz 15 minut. Ja wiem, większość z was nie ma 15 minut dziennie. Są tak zabiegani nauką, rozrywką, pracą, zabawą. Dobrze. No to wstań 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy. Organizm nie zauważy skrócenia snu o 15 minut. Klęknij z Pismem Świętym w ręku. W drodze do szkoły wejdź do kościoła. Klęknij przed Najświętszym Sakramentem. Zaraz powiesz: wiem, ja się nie mogę skupić. Ja też nie mogę się skupić. I klęknij, mówię: Panie Boże, myślę o sprawdzianie z fizyki. Przepraszam, ale ja tu jestem przed Tobą i się stąd nie ruszę przez najbliższe 5 minut. Zrób coś z tym. Myślicie, że nie zrobi? Szybciej niż myślicie. Jestem władny dać czas, wyrwać go sobie z gardła i dać. Ojcowie w Polsce mówią, że kochają dzieci. Robiono badania, wyszło 7 minut tygodniowo na wszystkie dzieci, a 4 godziny, bodaj tam 32 minuty dziennie na media elektroniczne. I bez mrużenia oka mówią: kochamy dzieci. Tylko że media elektroniczne kochają kilkadziesiąt, czy nawet już kilkaset razy bardziej, jeżeli przyjmiemy miarę czasu. Stefan kardynał Wyszyński, no za chwilę, nie wiemy kiedy, błogosławiony, powiedział: ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Chcesz sprawdzić, co kochasz? Zmonitoruj swoją dobę. Jeżeli dziewczyna 4 godziny dziennie, a znam takie przypadki, spędza przed lustrem na makijaż, a nie ma 5 minut na modlitwę, to niech nie mówi sobie, że kocha Boga. Bo oszukuje siebie. Oczywiście taki monitoring czasu nas odziera ze złudzeń, ale to jest człowiekowi potrzebne do jakiegoś zrywu, żeby stał się lepszym. W każdym razie ten motyw, żeby jakiś czas dać, nawet jak powiesz zero czasu Bogu, to miej świadomość, nie daję Bogu ani odrobiny czasu, bo nie mogę. Muszę się uczyć do matury, tak? Ale miej świadomość, jaką decyzję podjąłeś. Wiesz w tym momencie, że tracisz kawałek szczęścia, który masz niejako za darmo, masz absolutna gwarancja, że to szczęście na ciebie spłynie, jeżeli utrzymasz relację z Bogiem. Dasz Bogu czas. No, Matka Boża w Medjugorje jest trochę ostrzejsza. Mówi: 3 godziny dziennie modlitwy. A może dożyliśmy czasów, żeby w tym świecie przeżyć, jeszcze jako ktoś normalny, potrzeba 3 godziny dziennie modlitwy? W czasie pandemii wielu się do tego zbliżyło, jak się mocno przestraszyli o swoje życie. Mieli czas z domu i na kolanka, i różaniec, i pompejanki poleciały, z godzinka tak lekko licząc, prawda? Tak, tak. A może nam to było potrzebne do refleksji w tym naszym zabieganiu. Ale zostawmy nie tyle Pana Boga, co mówienie o Panu Bogu, ale w każdym razie zapraszam do tej refleksji, co dam temu Panu Bogu. I czy wybierzesz różanie, czy wybierzesz Pismo Święte, czy wybierzesz adorację, cuda się dzieją na adoracji, ale daj Mu ten czas i nie patrz na jakość tego czasu ludzkimi oczyma, że ja nie potrafiłam się skupić, to już dalej nie będę tego robić. Matka Teresa z Kalkuty w swoich pamiętnikach ujawniła, bodaj 40 lat miała takiej ciemności czucia Pana Boga, tak? I co robiła? Modliła się jeszcze więcej. I to jest odpowiedź człowieka. Bo to mogę dać. Mogę dać modlitwę, mogę dać adorację, mogę dać mszę świętą, sakramenty, tak? Prosić w sakramentach o łaskę. No dobrze, ale przejdźmy do tych relacji międzyludzkich, bo te są dla nas też ogromnie ważne. I najwspanialszą relacją, jaką między ludźmi można zbudować, najgłębszą, najbardziej szczęściodajną i szczęściorodną, to są moje słowa, których sobie używam tak długo, póki do słownika polskiego ich nie wpiszą, bo są czytelne, jest małżeństwo. Nie ma drugiej takiej relacji między człowiekiem a człowiekiem, która może dać taką pełnię szczęścia, jaką może dać małżeństwo. Małżeństwo jest pomysłu Pana Boga.
czytamy w nauce Kościoła, 1968 roku, malewite małżeństwo nie powstało na skutek działania ślepych sił przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. Nie wymyślimy niczego lepszego. A każdy z was powie, no zaraz, ja znam Kowalski, znam Malinowski, ci się rozwodzą, ci się tłuką, czy tych dzieci uciekają z domu. Jakie to źródło szczęścia? Ano, wymyślając małżeństwo, Pan Bóg dołączył do tego instrukcję obsługi. Jak będziemy do samochodu lali, nie wiem co tam, siadłem mleko do baku, no to nie pojedzie. No nie pojedzie. Jeżeli w małżeństwo budujemy nie na Bożych zasadach, nie na Jego przykazaniach, no to będzie największa tragedia w życiu. I mamy tragedię rozpadów małżeństw, zagubienia dzieci, samobójstw dzieci, dorosłych. Ale dlaczego? Bo odeszli od pomysłu Stwórcy, który jest nieomylny, bezbłędny i dający pełnię szczęścia. Jakbyśmy spojrzeli na małżeństwo, to powstaje z niego lawina szczęścia, bo to nie tylko najgłębsza relacja człowiek-człowiek, jaka może w ogóle być. Jan Paweł II tą relację nazywa, słuchajcie się, celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. To jest w ogóle niewyobrażalne. To jest świętość przez budowę komunii, relacji miłości. Do czasów Jana Pawła słowo komunia było zarezerwowane dla Eucharystii, dla Najświętszego Sakramentu. A on to używa, sprowadzając na ziemię, na teren profanum, do relacji między mężem i żoną. Komunia jak osób boskich. Oczywiście nikt z nas nie osiągnie małżonków komunii takiej jak Trójca Przenajświętsza, ale to jest kierunek, do którego mamy zmierzać. I w tym kontekście marzenie o drugim, trzecim czy piątym małżeństwie jest absurdem. Z jedną żoną życia nie starczy, żeby zbudować coś na wzór komunii osób boskich, choć troszeczkę podobne, choć zmierzające w tą stronę. Większej relacji człowiek-człowiek nie da się zbudować jak małżeńska. Ale to nie jest koniec. Najgłębsza relacja człowiek-człowiek. Ta relacja owocuje współpracą z samym Stwórcą w stworzeniu nowego człowieka. Każde dziecko, każde, powinno być źródłem szczęścia dla rodziców od chwili poczęcia, albo jeszcze wcześniej, do końca życia. Jeżeli zachowają Boże przekazania, tak będzie. Oczywiście inna będzie relacja z oseskiem, inna z nastolatkiem, inna z dorosłym dzieckiem, które założyło własną rodzinę i ma własne dzieci, ale zawsze ma być to relacja miłości. I jeżeli jedno z dzieci zginie, oby żadnemu z was żadne dziecko nie poszło na manowce, bo to jest tragedia, to jest pasterz, który zasuwa za jedną owcą, zostawiając 99, musi mieć komplet. Rodzice, którzy odejdą od przykazań, nie będą pilnowały instrukcji obsługi dla małżeństwa i stracą choćby jedno dziecko, będą nieszczęśliwi do końca, to jest ryzyko małżeństwa. To jest ryzyko. I wtedy to jedno dziecko staje się ważniejsze od wszystkiego innego, od tych pięciu porządnych dzieci, od porządnego naszego małżeństwa. To jedno dziecko będzie nam spędzało sens powiek, dopóki go nie odnajdziemy, dopóki go nie przywrócimy na właściwe tory, prawda? I czasami rodzice patrzą bezradnie, jak dzieci się gubią. Ale gdzieś wcześniej czegoś zabrakło. A to już nie koniec tych dzieci, bo to są dzieci tych dzieci, prawda? To jest cała lawina szczęścia. Ale dalej mamy źródłem szczęścia, mają być relacje z rodzicami. Oczywiście też zmienne. Kiedyś mamy opuścić rodziców, ale mamy być z nimi w relacji z miłości. Mamy być w relacji miłości z drugimi rodzicami, z rodzicami żony męża, z teściami. A bywają trudni. A tak, wiem, że bywają trudni. A to też jest rozwojowe. Bo jak uda nam się zbudować relację z osobą naprawdę trudną, to my musimy urosnąć, a to jest dla nas źródło szczęścia. Wszystko jest pomyślane. I wreszcie ostatnim źródłem szczęścia są relacje ze wszystkimi ludźmi. Relacje miłości ze wszystkimi ludźmi. Na szczęście nie muszę ściskać się z sąsiadem, którego nie cierpię, który mi świństwa robi na co dzień, ani z kimś, kto głosi jakieś poglądy. Ale Chrystus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół. Co to znaczy miłujcie? Troszcie się o ich dobro. Czyli my, katolicy, nie mamy życzyć tym wszystkim łajdakom, którzy niszczą świat, promują aborcję, eutanazję i tak dalej. Nie mamy życzyć, żeby ich piekło pochłonęło. Mamy się modlić, żeby się nawrócili. I to jest wyraz miłości. Żeby przestali czynić zło. To jest postawa chrześcijanina, katolika. Jeżeli masz kogokolwiek w nienawiści, będziesz miał, obyś nigdy nie miał do końca życia, nikt z nas.
że byś miał kogokolwiek w swoim sercu w nienawiści, nie potrafiąc mu wybaczyć, to ty będziesz we swoim osobowym, osobistym wzroście zablokowany. Miłość rozwija, nienawiść blokuje, zatrzymuje nas w rozwoju. Aż do takiej sytuacji, gdzie przychodzi kobieta po rozwodzie, matka trójki dzieci, bez środków do życia. Mąż, jak zgodnie z zapowiedzią, urządził ją, w sądzie udowodnił, że nie ma żadnych dochodów, nie płaci ani alimentów, żyje jak pączek w masle, rozbija się po świecie najlepszymi samochodami, jeździ i śpi w żywe oczy sobie z żony, że chciała, to teraz ma. Panie, jak ja mam mu wybaczyć? A jakie pani ma inne wyjście? Nienawiść, którą nosi pani w swoim sercu, niewybaczenie, panią blokuje. Jego nie obchodzi. On sobie bimba z tego pani niewybaczenia. Pani nie ma innego wyjścia, jak mu wybaczyć. Tylko ostrożnie, nie musi mu pani na razie o tym mówić. Bo jeszcze do tego nie dorósł. Jak przyjdzie za 20 lat skruszony, na kolana padnie, błaga o wybaczenie, pani mu wtedy powie, 20 lat temu ci wybacz. A dlaczego nie powiedziałeś? Ano dlatego, że byłeś na to niegotowy. Ojciec nie poleciał za synem marnotrawnym krzyczeć, ty się łajdasz dalej, ja ci wszystko wybaczę i tak. Z góry, nie, nie. Czekał z otwartymi ramionami, wyszedł nawet naprzeciw, ale czekał, kiedy syn upadł, ale wreszcie powstał, ojciec zgrzeszyłem przeciwko Bogu i tobie. I natychmiast obwołał swoje wybaczenie, które pewnie w jego sercu już było dużo, dużo dawniej. Niewybaczenie jest przeżyciem czy postawą niszczącą nas samych. Nie mamy się godzić ze złem, nie mamy pochwalać nieprzyjaciół, nie mamy poddawać się złu, który nas atakuje, ale nie mamy nosić w sercu nienawiści do nikogo. Raczej smutek, jak bardzo ten ktoś upadł, jak bardzo się pogubił, jak bardzo bym chciał, żeby ten ktoś się nawrócił. Kochani, to, że miłość jest źródłem, jedynym źródłem szczęścia, to chciałbym troszeczkę podbudować, bo ja przyszedł jakiś gość, coś tam powiedział, tak? Jakie racje macie mu wierzyć? No to jest bardzo zasadne pytanie, czemu macie mi wierzyć? Tak sobie powiedział, no może tam zgrabnie lub niezgrabnie ułożył zdania, ale czemu macie mi wierzyć? Ano, podeprę się paroma autorytetami. Pierwszy święty Jan. Wiecie, jakie kazanie mówił pod koniec życia? Staruszek, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, jedyny, który nie zdradził Chrystusa, umiłowany uczeń. Jakie kazanie mówił? Jak go prosili, żeby coś powiedział? Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość ma to do siebie, że się człowiek wybiera rzeczy najistotniejsze. Święty Jan wybrał jedno zdanie. Jeśli chcecie być mądrzy, posłuchajcie świętego Jana. Miłujcie. Miłujcie się. I siebie, i siebie nawzajem. I Boga. I tych ludzi, którzy was krzywdzą, też miłujcie. Co nie znaczy pobłażajcie. Nie, 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 to co innego. Święty Paweł był ostry w swoich wypowiedziach, tak? Choćbym miłości bym nie miał, bym jak cymbał. Lubię w tym miejscu kończyć. Świat żyje jak cymbały i chełpi się tym, że żyje bez miłości. Jan Wianney mówił, dwie rzeczy warto tylko robić w życiu. Warto robić w życiu tylko dwie rzeczy. Modlić się i miłować. Ja to sobie przerobiłem. Jedną rzecz warto w życiu robić. Miłować Boga i ludzi. My musimy robić inne rzeczy, ale warto, w sensie, że tylko, że to, co przynosi szczęście, to warto miłować Boga i ludzi. Tylko potrzebujemy nazwania, przepraszam dziewczyny, ale naprawdę potrzebujemy ostrej definicji, co jest miłością, bo świat wszystko nazywa miłością dzisiaj, nawet najgorsze łajdactwa. Jan Paweł II powoływał się na definicję z Soboru Watykańskiego II. Słuchajmy się, człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Po kolei. Człowiek nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy na innej drodze. Nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko miłość rozumiana jako dar z siebie samego. Dziewczyny, macie to za darmo. Wszystkie macie wszystkie talenty potrzebne do budowania relacji miłości. Mało tego, macie tęsknotę do miłości, wrodzoną, za darmo daną. I jeszcze więcej macie. Macie gotowość do poświęcenia dla drugiej osoby. Tak jesteście skonstruowane. Macie to całkowicie za darmo. Jeżeli dziewczyna tego w sobie nie zabije, nie stanie się bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym, to zmierza do szczęścia. A jeżeli to sobie zabije i uwierzy w wizję świata,
no to zniszczy swoje szczęście, to jest jasne. Drugie, panie, panowie tego nie mają. Mężczyzna ma talenty też. Jak ty masz do człowieka, tak on ma do materii. Świetnie robimy drewno. Walczymy z żywiołami. I jesteśmy naprawdę nieźli. Co więcej, powiem wam, dziewczyny, my mamy absolutnie fantastyczną frajdę z tego, że wygrywamy z żywiołami. Tylko, panowie, to jest zadowolenie. To jest satysfakcja. To jest wymiar psychiczny. To nie jest szczęście. Bardzo wielu mężczyzn na świecie pozostało na poziomie zadowolenia. Robi kariery, pieniądze, wynalazki, zdobywca czegoś tam wszystkiego, sławny na cały świat. I rozwala swoją rodzinę. I popełnia samobójstwo nagle. No bo widzi bezsens tego wszystkiego. To co Pan Bóg skrzywdził mężczyznę? Nie, panowie. Dał nam analityczny umysł i każdego z nas stać na to, żeby wymyśleć, że świat się nie kończy na obróbce materii. Ale my nie damy rady. Dziewczyny, my nie damy rady. My potrzebujemy pomocy potrzebnej. Znamy to słowo? Z Pisma Świętego? Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Po co? Żeby nauczyła chłopa kochać. Żeby nauczyła chłopa, który umie rąbać drewno, poświęcać się, wysilać się, starać się dla człowieka, a nie dla materii. Zainteresowanie mężczyzny kobietą, takie pierwotne, jakie jest? No, przepraszam, no jesteśmy w miarę dorośli, tak? No to jest zainteresowanie akcją. Gdzie coś się dzieje, gdzie jest emocja, to jest seksualność, tak? Każdy mężczyzna jest zainteresowany kobietą, którą jakbyś tam pozna jakoś blisko, pragnie z nią być. Ale to jest jeszcze w pionie tego zdobywania. To nie jest budowanie jeszcze relacji tej, gdzie on się poświęca dla drugiego. Czy kobieta w tym zadaniu, pomoc potrzebna nie jest w sytuacji beznadziejnej z kolei? Żeby tego drąbania drewna nauczyć kochać? Otóż nie. Pan Bóg wymyślił jeszcze jedną rzecz, cudowną zupełnie, ale by się chciało na ten temat więcej powiedzieć, ale nie starczy nam czasu. To jest zakochanie. To jest bardzo skomplikowana, rewelacyjna chemia. I facet, który 5 godzin dziennie jeździł na rowerze, 2 godziny go pucował szmatką, spał z ręką na rowerze i o niczym innym nie myślał, tylko o rowerze. Wszystkie pieniądze oddawał na rower, na gadżety do tego roweru i nagle się zakochuje. On zapomina w jednej chwili, że ma rower. I może godzinami patrzeć w oczy ukochanej dziewczyny. Ona mówi, słuchaj, masz brudne paznokcie. Czyści. Nie uczysz się w szkole. Zaczyna się uczyć. Przeklinasz, pijesz, ćpasz. Rzuca. Nie chodzisz do kościoła. Zaczyna chodzić. On zrobi wszystko dla ukochanej dziewczyny. Masz 2 lata czasu. Tak długo działa ta chemia zakochania mniej więcej. Żeby chłopa nauczyć. Jeżeli on 2 lata będzie wypełniał czyny poświęcenia dla człowieka, to on się stanie kimś innym. Te czyny się uwewnętrznią i on będzie zdolny do miłości. Już po 2 latach. A gdyby tak się z 5 razy zakochał? Tylko, że dzisiejsza moda, dziewczyny, nie dajcie się na to nabrać. Dzisiejsza moda podpowiada, że nowoczesna, niepruderyjna dziewczyna, jak nie na pierwszym, na trzecim spotkaniu, wchodzi z chłopakiem do łóżka. I co? I traci moc. I to, co go tak pociągało, się kończy i ona staje się zakładniczką. Jak się nie zgodzisz, to pójdzie do innej, inna się zgodzi. Dziewczyny, to jest walka na życie i śmierć, naprawdę. I twoje, i tego chłopaka, i waszych dzieci. Jeżeli nie wykorzystasz szansy, żeby chłopa podciągnąć, nauczyć go miłości, to nawet wyjdziesz za niego, nawet będzie jakoś tam przyzwoity, że nie będzie cię zdradzał, powiedzmy. Ale on nie będzie umiał potem podejść do człowieka dziecka. Tak jak kobieta już jest dla nas trudna, bo jest irracjonalna, a my racjonalnie wszystko oceniamy, tak dziecko jest kompletnie irracjonalne, tak? To zawsze to malutkie. I jak się nauczy budować relacje na kobiecie, to potem będzie dobrym tatą, będzie potrafił budować relacje z dziećmi. I on zabandażuje głowę choremu misiowi, zrobi zastrzyk i poklepie misia, powie, że jest dzielnym misiem i się z tego wyliże, z tej ciężkiej choroby, o której powiedziało dziecko, prawda? Ale jeżeli nie poćwiczy, no to będzie racjonalnie oceniał sobie, chłopie, jakbyś miał poważne problemy, to nie przyjdzie, chorobą misia mi głowy nie zawracaj, tak? I on nigdy nie przyjdzie do tatusia. I potem koledzy staną się ważniejsi, i potem sekta, i potem przerażenie rodziców, że dzieci się zagubiły. Tak jak wy, dziewczyny, wychowacie chłopaków, takich będziecie miały mężów i ojców dla swoich dzieci. To jest naprawdę walka o coś bardzo, bardzo ważnego. Macie moc.
I dlatego każdy z osobna mówię. Spowiedzcie, chciałem powiedzieć tatusia lub bardziej dziadka. Szanuj siebie. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Szanuj siebie, a będziesz szanowana. A to jest ogromnie ważne w życiu i w miłości. W relacji. Za chwilę przyjemność, którą też znajdziesz. Nie sprzedaj dobra i szczęścia swojego życia. A jak mi nie wierzysz, to uwierz temu, kto cię stworzył, który powiedział, nie cudzołóż. Wyraźnie nawiązuje do sfery seksualności. Tak. Dlaczego? Bo jest to sfera ogromnie trudna. Zauważmy taką rzecz. Ta sfera ujawnia się w ciele chłopaka, dziewczyny, gdy jesteśmy jeszcze, no powiedzmy sobie, dokładnie młodzi i głupi, tak? Społeczny rozwój opóźniony przez przedłużone uczenie, a nasza seksualność budzi się wtedy, kiedyśmy jeszcze smarkaci strasznie. Gdybyśmy pracowali od 6 roku życia, to może byłoby inaczej. Ale nie, my jesteśmy na garnuszku rodziców, my tam wszystko jesteśmy obsługiwani coraz bardziej. Kiedyś dzieci chociaż w gospodarstwie rolnym pracowały, tam pomagały, tam zbierały coś czy coś, a dzisiaj już nic nie robią, tak? Tylko żądania stawiają i jak nie spełniają rodzice ich żądań, no to rodzice idą do więzienia. To są dzisiejsze fakty, tak? Chłopak 15-letni w Anglii zamieszkał z dziewczyną, zażądał od rodziców, żeby płacili na utrzymanie. Rodzice powiedzieli, wracaj z markaczem do domu, podał ich do sądu, wygrał. I rodzice muszą płacić alimenty i finansować chłopakowi mieszkanie z dziewczyną. To jest fakt sprzed chyba 2 lat, prawda? Oczywiście prawo już też za wariackimi pomysłami życia poszło wariackie prawo, które pozwala zabijać, które... zostawmy, to jest znowu osobny, dramatyczny temat. Że warunki zewnętrzne, które obserwujecie, nawet ustanowienia prawne, nie są tym, na czym się należy opierać. Bo kiedyś, jak coś było zgodne z prawem, to znaczy, że było dobre. Nie, dzisiaj już nie możemy tak patrzeć. Dzisiaj mamy mnóstwo prawa nielegalnego, sprzecznego z prawem naturalnym, sprzecznego z prawem Bożym i nie wolno tego prawa respektować. Nie wolno się na nie zgadzać. Po to mamy sumienie, żeby to rozpoznawać. Wróćmy do tej relacji. Patrzę na zegarek, patrzę. Zwijamy, tak? Jeszcze pytania. Kochani, bo tak, jak to mówią Rosjanie, całej wódki nie wypijesz, tak? Więc wszystkiego sobie nie powiemy. Ale na koniec chciałbym wam zostawić tą jedną taką myśl, że wchodząc w relacje, jesteście w wieku, że wchodzicie w relacje, może już niektórzy mają za sobą jakieś relacje, oby nie strasznie połamane, ale wchodzisz w następną relację, podoba ci się chłopak, podoba ci się dziewczyna, zresztą to zwykle idzie w parze, bo jak chłopak się spodobał dziewczynie, ona tam się robi dla niego miła, no to działa to w drugą stronę, prawda? Także te zakochania bywają obopólne. On kocha się w niej, ale się. Ona kocha się w nim i chcą sobie tam dawać to, na co mają ochotę, czy jakie mają pragnienia, tak? Ale na początku znajomości miejcie odwagę, i chłopacy, i dziewczyny, określić się, jaką drogą, bo to, że nas do siebie ciągnie, to widzimy oboje. Jaką drogą do siebie pójdziemy? Jasno nazwać. Bez nazwania popłyniemy. Czy idziemy drogą czystości? To oczywiście, że jest trudniejsza, jest pod górę. Ale jest absolutnie bezpieczna i zawsze budująca. Jeżeli pójdziesz drogą czystości, takiej prawdziwej czystości, nie to, że nie doszło do współżycia, tak? Nie. Świadomie nie doprowadzamy do pobudzenia ciał. Świadomie, bo jeżeli to się stanie mimowolnie, no to się wycofujemy z tych gestów, które to spowodowały. Ale świadomie nie doprowadzamy do tego ciągu napięcia, podniecenia, działania seksualne. Nie wchodzimy na tą ścieżkę. To ta znajomość zawsze będzie pozytywna, bo ona będzie starała się jemu podobać, będzie stawała się lepszą osobą, on będzie stawał się lepszy, uczą się panowania nad sobą i nawet jak się rozejdą, to mogą być przyjaciółmi do końca życia. Jeżeli za podpowiedzią świata pójdziecie ścieżką pożądliwości, łatwiejszą, natychmiastowe przyjemności, oczywiście niszczące, niezgodne z przykazaniami, to bez względu na to, jak ta znajomość się skończy, jeśli się skończy małżeństwem czy rozejściem, będziecie skrzywdzeni. Mogę powiedzieć tak, z ręką na sercu, tu. 40 lat pracy z małżeństwami. Ani jednego przypadku zdrady osoby, która świadomie doszła w czystości do małżeństwa. Ani jednego rozwodu pary, które w świadomie wybranej czystości doszło do małżeństwa. To jest najlepszy trening wierności. Mam w sobie ukochaną dziewczynę, ale nie sięgam po jej ciało, dlatego że ją kocham. Jakbyście chcieli mieć tak na bieżąco receptę, jak się zachować w stosunku do dziewczyny, do chłopaka, bardzo proste. Daję wam narzędzie, bo to już możecie sobie rozbudowywać na wszystkie sytuacje życiowe. Czy chciałbym, żeby moją córeczkę, chłopak, traktował tak, jak ja w tej chwili chcę potraktować tą dziewczynę? Jeżeli nie, to daj sobie po łapach
i nie rób tego, czego byś nie chciał, żeby spotkało twoją córkę. Czy chciałabym, żeby mojego syna dziewczyna traktowała tak, jak ja traktuję tego chłopaka? Przynajmniej te fatalne zachowania natychmiast byśmy rozpoznali. I to jest trudne, wiem. Ja nie powiedziałem, że będę mówił rzeczy łatwe. A też powiedziałem, że jeżeli nie będziemy mówili rzeczy trudne, jeżeli nie będziemy mieli ambitnych planów, no to nie będziemy szczęśliwi. Bo szczęście jest trudne, bo szczęście jest pod górę. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni wymagali. Świat od nas nie wymaga. I co z tego, że 60 czy ileś tam procent znajomych zamieszkuje razem przed ślubem? Nie. Nie. I co, macie wstać w sobotę rano z łóżka, pobiec szybciutko do spowiedzi, bo ksiądz nam powiedział, że wystarczy jedna, włożyć białą suknię, welon, zapominając, co to znaczyło, zawrzeć sakramentalny związek małżeński, wrócić wieczorem do tego samego łóżka? Wiesz, to są standardy dzisiaj dość powszechne. Co się wydarzyło po drodze? Za co życie oddasz? O co będziesz walczył? Największym gwarantem udanego małżeństwa, również pięknego przeżywania sfery intymnej, jest czystość. I Pan Bóg to powiedział. Tylko my jesteśmy mądrzejsi i wiemy od Niego lepiej. Prawda? Kochani, musimy kończyć. Na koniec Wam życzę czegoś. Żeby wbrew światu, żebyście marzyli o własnej wolności, do której uczciwie zmierzacie, marzyli o własnej czystości, żebyście marzyli o czystości w związku. Jeśli nie dali się nabrać na marzenia o łajdactwie, o nawet bardzo przyjemnych grzechach, bo one was zniszczą. Macie przed sobą błogosławieństwo i przekleństwo, wybierajcie, ale wybierajcie mądrze. I wtedy wygracie życie, wygracie szczęście. A jak coś z tego mojego mówienia was dobrego zostanie, to ja sobie jeszcze od szefa skorzystam. Na co? Oczywiście liczę. Dzięki. Dzięki bardzo. Rozumiem, że sobie klaszczecie, że skorzystacie, a ja na tym wygram. Bardzo dobrze. Możemy zadać jeszcze kilka pytań panu Jackowi. Co sądzisz o adoptowaniu dzieci przez osoby homoseksualne? Zbrodnia przeciwko dzieciom. Jednoznaczne moje zdanie jest takie. Są na ten temat badania, są pokazane, nie wolno ich publikować, bo lobby nie pozwala. Jest to wynaturzenie. Nie wolno. To, że oni jakoś działają, to oczywiście mają wolną wolę, mogą tak działać, choć ja im życzę, żeby się nawrócili. Miłość do osoby homoseksualnej nie polega na tym, że mu się nadaje przywileje, tylko że go się wzywa do terapii, która przywróci go do własnej obiektywnej płci. Ja mam w każdej komórce ciała zapisane XY. Gdybym sobie poobcinał narządy, podorabiał, zmienił metrykę, nie stanę się kobietą. To jest oszukiwanie ludzi. Krzywdzenie ludzi. Jeżeli Pan Bóg miał dla mnie plan, że mam być mężczyzną, to mam być szczęśliwy jako mężczyzna. Jeżeli mam zaburzenia orientacji psychoseksualnej, to ma mi świat pomóc w terapii. Na Zachodzie, nie wiem, czy wiecie, jest zakazana terapia osób homoseksualnich. Tak daleko poszło lobby. W swoim wariactwie. Gender jest wariactwem. Prawda? Istnieje obiektywna płeć i ci wszyscy biedni ludzie mają obiektywną, najlepszą drogę do szczęścia związane ze swoją obiektywną płcią. Nadawanie przywilejów jest utwierdzanie ich w błądzeniu i w działaniach. Zrozumijmy tylko jedną rzecz. Orientacja, zaburzona orientacja w kierunku homoseksualizmu, a czyny homoseksualne. Każdy człowiek na świecie, każdy bez wyjątku, i ojciec, i ja, i każdy z was jest wezwany do czystości seksualnej. Tylko troszkę na czymś innym polega czystość w małżeństwie, też ma swoje wymogi. I na czymś innym polega poza małżeństwem. I homoseksualista, tak samo jak heteroseksualista, jest wezwany do czystości seksualnej, bo aktywność seksualna poza małżeństwem prowadzi do destrukcji, do niszczenia. Jest grzechem, dlatego że niszczy człowieka. Grzech to nie jest pomysł jakiegoś tam staruszka Pana Boga, który chce ludziom dowalić. To jest ochrona człowieka. Czyny homoseksualne pogłębiają zaburzenie orientacji. Wobec tego czyny nie są dobre i nie należy ułatwiać ludziom czynu. Pozwalać, zapraszać, zachęcać, kredytować, jakoś tam wspierać i jeszcze do tego tworzyć prawo. To jest krzywda wyrządzona tym ludziom. Jeżeli kochamy wszystkich ludzi, kochamy również homoseksualistów,
którzy czymi indziej się nawrócili. Niedawno ksiądz we Francji został tam bardzo skarcony, nie wiem, czy jakieś konsekwencje prawne były, bo wzywał homoseksualistów do czystości seksualnej. I mu powiedziano, że jest to presja, nieuprawniona presja. Nie możemy mówić złodziejom, żeby nie kradli, bo to jest nieuprawniona presja, zabójcom, żeby mordowali, bo to jest nieuprawniona presja. Wariactwo. Ale proszę zauważyć, sam fakt, że pierwsze pytanie dotyka homoseksualizmu, świadczy o tym, jak mamy głowy zainfektowane tym problemem. To jest problem zupełnie marginalny. To są nagłośnione i we wszystkich środowiskach pierwsze pytanie, takie czy inne, o homoseksualizm. To jest sukces tego lobby. Raczej powinniśmy milczeć na ten temat, modlić się za biednych ludzi o zaburzonej orientacji i zabiegać o to, żeby mieli dostęp do terapii, która jest możliwa. Są takie filmy pokazujące ludzi, którzy działali czynnie homoseksualnie, zostali wyleczeni przez terapię, pozakładali rodziny, mają dzieci. Też to są zakazane filmy. Zło wyszło na afisze, weszło do prawa, no i tych ludzi utrudnia im nawrócenie się, utrudnia im powrót do własnego szczęścia. Stwarzając jakieś namiastki, które nazywają szczęściem. Smutne. Ale krzywdzenie dzieci to jest zbrodnia. Dziecko poczuje mamy, taty i miłości między nimi. Mamy, która jest kobietą, taty, która jest mężczyzną i miłości między tatą i mamą. I to macie dać wszystkim swoim dzieciom. Jeszcze jedną czwartą miłość macie dać. Wiarę w miłość Boga, która nigdy nie ustaje, która nie zależy od zachowania, która jest zawsze, bez względu na to, co człowiek robi. Bo taka jest natura stwórcy względem człowieka. Taka jest relacja stwórcy do człowieka, to jest relacja miłości. To mamy przekazać. I dziecko do własnego rozwoju potrzebuje, tak jak powiedziałem, miłości mamy, miłości taty, miłości między rodzicami. Dziękujemy. Prosimy kolejne pytanie z naszego czatu. Oczywiście, że tak. Każde pozwolenie na zabijanie jest sprzeczne z prawem naturalnym. I oczywiście, jak była przed laty ta możliwość ograniczenia abortu tylko do trzech wybranych przypadków, to należało to z tej możliwości skorzystać, ale nie należało uznać, że to jest dobrze. W ogóle nazywanie kompromis aborcyjny to jest to w ogóle ustawa antyaborcyjna i tak dalej. Nie, to jest ustawa chroniąca życie niedoskonale. Także oczywiście każdy normalnie myślący człowiek powinien zabiegać o to, żeby w jego kraju, w jego ojczyźnie wszystkie poczęte dzieci mogły się urodzić, a chore, żeby znalazły opiekę. Matka Teresa z Kalkuty wielokrotnie wracała do spotkania swojego w rodzinie francuskiej, gdzie było, jeśli dobrze pamiętam, szóstka dzieci. Dzieci miały niezwykłe talenty. Od najstarszej córki przedstawiali kolejne. Międzynarodowa, sukcesy miały dzieci po kolei i najmłodsze dziecko sparaliżowane leżało bez kontaktu ze światem. Powiedzieli, a to jest nasz profesor miłości. Żadne z dzieci nas nie nauczyło tak bezinteresownie kochać jak to. Ludzie chorzy są potrzebni nam, zdrowym, żeby nasze człowieczeństwo się objawiło, ujawniło i rozwijało. Zabijanie chorych jest dowodem zdziczenia ludzkości. Już pomijając to, że w Anglii robiono badania, okazało się, że z tych chorych, zamordowanych dzieci 38% było naprawdę chorych, a 72% zdrowych. Czyli to jest pretekstem do zabijania dzieci. Jakoś nie ma refleksji na temat, żeby zaprzestać łajdac, zaprzestać rozwiązłości seksualnej, promocji rozwiązłości przez filmy, piosenki, przez tak zwaną sztukę. To się promuje. Tylko się nagle zaczyna mówić o jakimś skutku. Przecież te biedne kobiety, które wychodziły na czarno ubrane w marszach, o co one wołały? O to, żeby mogły być bezkarnie wykorzystywane przez mężczyzn dla zabawy. Mężczyzn, którzy za to nie ponoszą najmniejszej odpowiedzialności, a one w zamian za to mają prawo zabić dziecko, które się poczęło z zabaw. Przecież to jest jakiś horror. Oczywiście to wszystko jest napędzone przez ideologię, przez odpowiednią frazeologię i tak dalej. Tolerancja, wolność. Nie, zdrowy rozum tutaj mówi, że człowieka nie wolno zabijać nigdy. Jeżeli szef powiedział nie zabijał, to nie zrobił wyjątku. Ale jak ktoś jest chory, to można go zabić. A jeżeli ktoś się począł w złych warunkach, na przykład z gwałtu, to można go zabić. Nie. Nie, nikomu z nas nie wolno zgodzić się na prawo. Oczywiście nie możemy skorzystać, przepraszam, w cudzysłowie, z dobrodziejstw prawa pozwalającego na zabijanie kogoś. Jeżeli to się zgodne z prawem, nie znaczy, że jest dobre. To prawo jest nielegalne. Prawo do zabijania człowieka jest nielegalne z punktu widzenia prawa naturalnego. To jest problem dużo głębszy, bo to jest problem cywilizacyjny. To jest znowu osobny wykład.
ale w dwóch zdaniach. Cywilizacja łacińska oparta na greckich kanonach, na rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej, z niej wyrosła Europa. I cywilizacja bizantyjska, Azja, gdzie panem życia i śmierci był cesarz. W cywilizacji łacińskiej nie wolno stanowić prawa sprzecznego z prawem Bożym. W cywilizacji bizantyjskiej wolno. Mamy Azję w środku Europy. Tak, mamy w Europie, jesteśmy cywilizowani na sposób chrześcijański, ale odeszliśmy od tej cywilizacji właśnie w tym wymiarze, kiedy pozwoliliśmy zabijać kogokolwiek, w tym momencie przestaliśmy być cywilizowani na sposób chrześcijański. Ja nie mówię ty, ja. Mówię społeczność Europy, a w szczególności ci, którzy stanowią prawo. Nie wolno się na takie prawo zgodzić, ani z niego korzystać.